nami Jurek Twarowski, który z czwartym czasem dostał się do finału 200 metrów stylem motylkowym. To jego pierwszy start tutaj na mistrzostwach. Jurek, zadowolony po porannych i eliminacjach i półfinale? Po porannych jak najbardziej tak. No, po południu myślałem, że będzie trochę lepiej, ale nie wyszło. Ale wiesz, to nie jest koniec. Jutro jest właśnie finał, więc jutro może być lepiej. Wypoczniesz, wyśpisz się, wyścig jest po południu. No tak, oczywiście, mam taką nadzieję. Jurek, na co dzień trenujesz z trenerem Robertem Brusem w Krakowie. A pochodzisz z Krakowa, więc tak naprawdę cała twoja droga toczyła się właśnie w tej szkole mistrzostwa sportowego na Grochowskiej 20. Jeszcze nie całkowicie, bo zaczynałem w czwartej klasie na kolorowym, na takim malutkim basenie. Na małym basenie. Ale twoją trenerką była Ola Pieszczyńska, twoją drugą trenerką. Twoją trenerką była też Maria Jakubik, więc ja trochę tak myśli mam, trochę moja droga, a Ola Pieszczyńska była moją trenerką w kadrze, Maria Jakubik i teraz Robert Brus, więc trzymamy bardzo kciuki za jutro. Powiedz mi, no dzisiejszy wyścig wydawał mi się, że trochę ciężko, czyli potrzebny jest sen, wypoczynek i powinno być jutro zdecydowanie lepiej. No tak, postaram się wypocząć teraz, jutro rano mam wolne, także ten wysiłek będzie jeszcze bardziej intensywny, no i po południu postaram się popłynąć jak najlepiej. Czy startujesz też na mistrzostwach poza 200 metrów stylem motylkowym? 100 motylem, no i nie wiem jak to będzie w sztafetach, zależy od kolegów, czy popłynę szybciej. Jurek, przed tobą jeszcze Mistrzostwa Świata. To nie jest tak, że tutaj się kończy przygoda tych mistrzostw, tylko właśnie przed tobą jeszcze Mistrzostwa Świata, czyli kolejny BPS, kolejne przygotowania. Bez wakacji? Bez wakacji, no kończę pod koniec sierpnia. No i potem we wrześniu od razu szkoła. Nie wiem, mam nadzieję, że jakąś sobie przerwę zrobię, ale zobaczę jeszcze, jak to będzie wyglądać. No właśnie, bo ty mieszkasz w Krakowie, czyli mieszkasz w domu pod opieką rodziców, nie w internacie. Mama dobrze żywi, jak to można powiedzieć, więc warunki masz bardzo dobre, no bo Kraków też w ogóle bardzo dobre warunki do treningu. No tak, zgadza się. No jedynym problemem jest to, że nie mam 50. No to trzeba często wyjeżdżać na obozy, no i potem są problemy ze szkołą. Trzeba wszystko nadrabiać. Jest problemy ze szkołą, można zawsze nadrobić. Rzeczywiście, a z drugiej strony wyjazd czasami się przyda, bo ja pamiętam, że jak byłam cały czas w Krakowie, no to na te wyjazdy czasami się czekało. No tak, zgadza się, no ale też jest z tymi obozami tak, że jak nie ma szkoły, to można się bardziej przykładać do treningów, no i też jest lepiej. Jurek, zainteresowania pozasportowe? Pozasportowe? Ciężko. Nie ma czasu, nie? Nie ma czasu, no. Musiałbym się zastanowić. Bo za grami komputerowymi, bo ja moich kolegów pamiętam, jak tylko wracali i PlayStation. No tak, no. Też taka moja forma wypoczynku, lubię sobie pograć. No dokładnie, to jest najlepsza chyba dla was, dla mężczyzn forma wypoczynku. Rozrywka, no. Dokładnie, rozrywka. Jurek, trzymam kciuki za jutrzejszy finał, o to, żeby było jak najlepiej. O nowy rekord życiowy, więc to by było. No i przygotowanie oraz wypoczynek do Mistrzostw Świata pod koniec sierpnia. No tak, mam nadzieję zejść poniżej 2 minut jutro. W końcu zejść. Dokładnie, bo 2 minuty to jest taka najgorsza bariera, nie? Którą zawsze się chce przejść. Tak, no będzie ciężko. No. Już 2 lata temu 2-1 pływałem, 2-2 pływałem, w zeszłym roku 2-1. No, coraz mniej brakuje. No. Mam nadzieję, że teraz się uda zerwać. Czyli pierwsza setka z głową, druga z sercem i poniżej 2 minut. Tak, zgadza się. Trzymam kciuki i dziękuję bardzo. Dziękuję.